Jak można określić społeczeństwo polskie? Ta chociażby na jednym takim przykładzie, że kiedyś dorżniemy watahę. Społeczeństwo polskie co robi? Siedzi i żry, żujot. On znów dorżniemy watahę. Komorowski, różne śmieci, Lewacki i reszta. Co społeczeństwo polskie? Żry dalej. Nic. Nic w ogóle. I tutaj jak czort z tabakierki wylazi kto? ОНР. I oni latają, szowinizm rozpętowałem, robią w tym w społeczeństwie, które powinna reagować na tą watahę Sikorskiego. Ale nic nie robię i jego jakby substytucję robię, to ОНР. Zawsze tak było i będzie. Dopóki społeczeństwo takie są, dopóty i określać będą inne narody, to społeczeństwo jako takie. A co z takiego społeczeństwa weźmiesz? Oprócz z tego wychodzi i wynika, że polskie społeczeństwo na tyle samo nie zorganizowane, na tyle samo nie zrozumiałe samo o siebie, że byli jaki przywódca, lider, może przyjść i jak on chce, może dokąd chce, on może kierować tą Polską. Bądź to dobry przywódca, bądź to zły.